Karolina. Oime, ¿por qué no charlamos como dos adultos? Proszę, to miała być tylko rozmowa. Właśnie o to mi chodzi. Porozmawiajmy o nas. Bardzo mi ciebie brakuje. Ciągle o tobie myślę. Przestań. Nie rozumiemy się. Odrzucasz mnie? Tak. Mam wyjść? Tego chcesz? No. Chcę umrzeć. Masz to jak w banku. A ty spadaj. To nie tak. A jak? Wszystko wyjaśnię. Słucham. Za chwilę. Powiedziałeś, że wszystko wyjaśnisz. Czuła się nie najlepiej. Chciałam z nim porozmawiać. Masz mnie za głupią? Pójdę. Nie odprowadzę cię, bo zepchnę cię ze schodów. Wszystko wyjaśnię, zaczekaj. Zostaw mnie. Nie dotykaj. Zaczekaj. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany anioł, odcinek 202. Co się stało? Rozmawiałem w pokoju z architektką. Nagle weszła Milagros i rozpętało się piekło. Co robiliście? Rozmawialiście? Nie. Czyli? Nie rozmawialiśmy. Mów. Nie zrozum mnie źle. Próbujesz wcisnąć mi kit. Jak to? Do czego między wami doszło? Rozmawialiśmy i nagle zaczęła się przystawiać. Powiedziała, że mnie kocha i ciągle o mnie myśli. I wtedy weszła Milagros. Rozumiem. Byliście w sypialni? Chciała porozmawiać na osobności. Zaproponowałem gabinet, ale wolała mój pokój. Zakochany mężczyzna nie myśli o innych kobietach. Nie obchodzą go. Może to oznacza, że nie kochasz Mili. Przestań. Tak to widzę. Przecież nie mogę bez niej żyć. Nie śpi i praca czeka. Coraz trudniej mi się wstaje. Powinnam wyjść za mąż. Myślisz, że mężatki śpią ile chcą? Tak nie jest? To rano wstaje. Lina, trzeba zająć się sypialnią pani Angeliki. Nie zaniosła mi śniadania.
Wszyscy wcześniej wstali i są teraz w salonie. Wszyscy? Co kombinują? Nic. Postanowili zagonić was do roboty. Rosji, to ważne spotkanie. Ktoś musi polecieć. Zajmę się tym. Ja nie mogę. Wyślę Damiana. Dobrze. Dokąd mnie wyślesz? Do Hiszpanii. Nic z tego. Jutro odbędzie się tam ważne spotkanie z inwestorami. Rosji nie może lecieć. Ja też nie. To niemożliwe. Nie ma wyboru. Jutro muszę być w mieście. Mamy w partii głosowanie. Jeszcze będzie na to okazja. Jest głosowanie. Zamierzam na nim być. Musisz reprezentować firmę w Hiszpanii. Wyślij Iwo. Dlaczego nie? Poradzi sobie, ma łeb na karku. Racja. Nie pomyślałeś o nim wcześniej? Dzień dobry, pani śniadanie. Zanieś na górę. Zaczekaj w mojej sypialni, musimy pogadać. Kim jest? Kto tam? A lo mejor no. Liczyłeś na kogoś innego? Babcia. Mogę powiedzieć wnukowi dzień dobry? A saludar a su nietito. Widzę, że kiepsko spałeś. No te pregunto cómo estás porque yo lo estoy viendo. Nie zmrużyłem oka. Cóż, zasłużyłeś sobie. Jasne. Wyśpisz się w samolocie. Słucham? Firma wysyła cię do Hiszpanii. Nie chcę się stąd ruszać. Lecisz do Hiszpanii. Ale babciu, zrobisz, co ci powiem. Kup bilet w pierwszej klasie. Herbatka wystygła. Nieważne. Mili, necesito que me hagas un favor. Mogę cię prosić o przysługę? Jasne. Coś się stało? Coś poważnego. De algo grave. Muy grave? Bardzo? To sprawa życia i śmierci. W pozostałych rolach. W czym problem? Chciałam cię prosić o przysługę i dyskrecję. Oczywiście. Obiecaj, że nikomu nie powiesz. Nawet Glorii? Nawet jej. Dobrze. W czym rzecz? W Hiszpanii mieszka moja droga przyjaciółka. Do jutra muszę jej coś przekazać. Co to jest? O nic nie pytaj. Poleć dziś do Hiszpanii i przekaż jej przesyłkę. To żart? Uważasz, że się zgrywam? Mówię poważnie. Jasne. Do Hiszpanii? Byłaś we Włoszech, więc masz paszport. Życie mojej przyjaciółki jest w twoich rękach. De vos depende que mi amiga se salve. Może pani na mnie liczyć. Powiemy, że udałaś się na kilka dni do klasztoru. Gloria niemal codziennie dzwoni do ojca Manuela. Sprawa się wyda. Zatem niech cię kryje, ale nic jej nie mów.
Dlaczego pani nie poleci? Zapytałam o to lekarza, ale powiedział, że przez moje nadciśnienie nie powinnam. Rozumiem. Załatwię sprawę, obiecuję. Polecę, pod jednym warunkiem. Jakim? Nikt tutaj nie może o tym wiedzieć. Dlaczego? Lubię atmosferę tajemnic. Ale twoja matka będzie się martwić. Jutro jej powiem, ale tylko jej. Nie rozumiem. Nie musisz. Uszanuj mój warunek. W porządku. Zarezerwowałem ci bilet. W pierwszej klasie? Pewnie, nie musisz podróżować z bydłem. Ludzie to nie bydło. Bernardo! Bernardo? Panie Bernardo, teraz jestem twoim szefem. Co to za strój? Jestem angielskim lordem. Pamiętaj o tym. Proszę przynosić mi śniadanie do łóżka. Jasne? Tak. Tak, co? Tak, proszę pana. Dzięki, Bernie. Będę w kuchni. Trzeba wytrwać do wieczora. Słucham? Pęka mi głowa. W czym problem? Muszę iść do psychologa. Chodzi pani na terapię? Rodzina przechodzi przez ciężki okres. Jak moja córka mogła zakochać się w szoferze? Znasz mnie od lat. Cóż takiego uczyniła? Za co ta kara? Chcielibyśmy wznieść toast za wasze szczęście i za to, że wasze marzenie w końcu się spełniło. Dziękujemy. Jak będziecie się tak na siebie patrzeć, wypadną wam oczy. Zazdrośnica. Przestań. Rocky? No. Panie Rocky. Przyszła pańska siostra. Ją wpuść i pospiesz się. Mam dla was prezent. To drobnostka od nas wszystkich. Dwa medaliki. Piękne. Tu jest napisane Vicky, a tutaj Rocky. Dziękujemy. Mogę? Jasne. Zatańczmy. Co tu się dzieje? Świętujemy. Słuchajcie. Oto moja siostra Romina. Przyślijcie go tutaj. Dziękuję. Za kilka godzin dostarczą bilet mili. Polecimy tym samym lotem. Ona klasą ekonomiczną. Z bydłem. Słucham? Wiesz, o co chodzi. Rozmawiałeś z ojcem? Raczej z twoim synem. Właśnie. Prosiłeś o zachowanie tajemnicy? Tak. Mam wątpliwość. Jaką? Wszystko się uda? Podaję ci mili na talerzu. Weź do ręki sztućce. Uwierzyła ci? Czyżbyś kwestionował moje zdolności aktorskie? Uwierzyła i bardzo się przejęła. Gdybyś była aktorką, dostałabyś Oscara. Mnie nie powiesz? Obiecałam, że dochowam tajemnicy. Miałyśmy nie mieć przed sobą sekretów. Ten jeden raz musi być inaczej. Będziesz mnie kryć? Dobrze. Jesteś zła? Na ciebie nie mogę. Jesteś kochana. Już wiem, co. Wyjeżdżasz z blondasem. Odbiło ci? Nigdy mu nie wybaczę.
Nie pozwól się więcej krzywdzić. Nie pozwolę. Oby cię już nie nękał. Niech da mi spokój albo pożałuję. Wybacz, że wyciągnęłam cię z imprezy. Nieważne. Musimy nadrobić stracony czas. Chcę uczcić nasze spotkanie przyjęciem. Dla mnie? Dla nas. Racja. Mam coś dla ciebie. Co? Zobaczysz. Niespodziankę? Zgadza się. To list? Nie. Pocztówka? Sprawdź. Słusznie. To masa pieniędzy, są twoje. Nie. Co moje, to twoje. Nie mogę, możesz. Jeszcze jedno. Co? Zamknij oczy. Jeszcze coś? Oczy. To kawał? W pewnym sensie. Nie podglądaj. Jasne. Oczy zamknięte. Tak. Otwórz. Co to jest? Samochód. I to jaki? Podoba ci się? To wóz moich marzeń. Jest twój. Nie, ależ tak. Przestań. Odrzucisz prezent? Nie. Jest twój. Marta doprowadza mnie do szału. Mogłem się z nią nie spać. To wstrętna manipulantka. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Nic nie rozumiesz? O czym mówisz? Ktoś nią steruje. Oczywiście, ktoś chce cię oczernić. I nie musi się specjalnie starać. Żartujesz. Nie mogłem się powstrzymać. Co zrobimy? Możemy tylko czekać. Ona mnie niszczy. To możliwe. Co takiego? Uspokój się. Tak mówisz? Ale to nie ty toniesz. Już mam cię dość, a ja ciebie. Świetnie. Musisz wyglądać biednie i żałośnie. A teraz dziecko. Śliczne, podobne do niego. Troszkę poprawię. Wyglądasz doskonale. Następnie zrobimy kilka zdjęć w slumsach. Wyobraź sobie te nagłówki. Kandydat na deputowanego wyrzuca pokojówkę matkę swojego dziecka na bruk. Doskonale. Zrób z rozpaczoną minę. Zniszczę go. Zobaczysz. Ciekawe. Mówiłam, że to tajemnica. Nie namawiam cię, byś mi ją zdradziła. Kultura nakazuje się przywitać. Hola, Gloria. Hola, Ju. Ni siquiera te miró. Nawet na ciebie nie spojrzał. Co za tupet. Tym razem chyba się nie pogodzicie. Está todo mal. Muy. Nie. No, no importa. Muszę zniknąć na jakiś czas. ¿Te vas por él? Sin preguntas. Przez niego? Nie pytaj. Nie chodzi o niego. Ale muszę zabrać go ze sobą. Jak to? Mam go w sercu, nie mogę go usunąć. Chcę umrzeć.
Wycofałem pieniądze z tajnego konta. Trzeba powiedzieć rodzinie, przecież nikt o nich nie wie. Mnie też chciałeś oszukać? 20% należy do mnie. Należało. Jeśli mam beknąć, to ty też. Co robisz? Przekażę kasę Ripetiemu. Co? Za te pieniądze byś mnie zabił. Wskrzesił i zabił jeszcze raz. Masz mnie za mordercę? Nie. Najemnika. Wypraszam sobie. Oczekiwałeś, że ci zaufam? Co ja ci takiego zrobiłem? Udawałeś, że jesteś śmiertelnie chory, żebyś mógł wrócić do firmy. Naprawdę umierałem, ale stał się cud. Namawiałeś mnie do zakupu działki znikającej pod wodą, a potem ukradłeś pieniądze na moją kampanię. Wystarczy, nie jestem święty. Ale się zmieniłem. Jestem nowonarodzony. Spójrz na mnie. Patrzę. W dowód zaufania przekaż mi teczkę. Gdzie znajdę Ripettiego? Nie do wiary. A jednak dowiedziałem się o tym od Liny. Rozstali się? Tak. Biedne dziecko. Udaje, że wszystko jest w porządku, ale znam ją. Była taka szczęśliwa. Sprawiał wrażenie czułego. Gdy poprosił mnie o jej rękę, wzruszyłam się. Wszystko się kończy jak w dramatach Szekspira. Zawołaj ją. Chciałabym ją pocieszyć. Już idę. Tu masz ciuchy na drogę i torbę. Bikini? Tam będzie gorąco, przebierzesz się. Nie możesz wyglądać jak Cholito. Moja przyjaciółka to dama. Będę musiała chodzić w przebraniu. No a to jest przesyłka. Teresa Durginion Abella. To pani przyjaciółka? Tak. Nie ma adresu. Nie martw się. Jak ją poznam? Znajdzie cię na lotnisku. Ma pani jej zdjęcie? Nie zadawaj tyle pytań. Ktoś po ciebie wyjdzie. Pojawi się kierowca z kartką z twoim nazwiskiem. Odbierze cię i zawiezie do mojej przyjaciółki. Świetnie. Proszę, co to jest? Bilet. W kopercie są pieniądze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja również. Mam wiadomość od Pablo. To nie jest film szpiegowski. Ani komedia. Lepiej mnie posłuchaj. Jasne. Jeśli Di Carlo trafi za kratki, zginiesz. Powiedz Pablo, żeby ze mną nie zadzierał. Nie działam sam. Masz pieniądze? W porządku. Lepiej się pilnuj. Jak zwykle punktualnie. Obyś nie miał tu ukrytej kamery. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Dziękuję i żegnam. Co chce mi pani powiedzieć? Pani? Przepraszam, w Rosji. Tak lepiej.
Bueno, me enteré lo que pasó. ¿Rozstałaś się z chłopakiem? No, novia, no, eso yo. To nie jest mój chłopak. Lo siento mucho. Rozumiem. Bueno, pero por lo menos vas a aprender. Nauczysz się tego, co ja. ¿Qué lección? Czyli? Que a los hombres no hay que entregarse nunca entera. Nie poddawaj się mężczyźnie całkowicie. Nie oddawaj mu serca, bo zostanie złamany. Ale przecież miałaś męża. I było wspaniale. Ceniłam go, ale nie kochałam. No me quedó muy claro lo otro. Jak to? Te lo voy a explicar mejor. Miłość jest największym wrogiem kobiety. Jeśli nie będziesz wykorzystywać mężczyzn, oni wykorzystają ciebie. A los hombres hay que usarlos, porque si no ellos te usan a vos. No, eso no. Taka zabawa nie jest dla mnie. A mí no me gusta usar a nadie. Dios mío, hijita. Zatem zawsze będziesz cierpieć. Oszalałaś? Co nam zostało? Chodzi o naszą córkę. Chcesz zlecić zabójstwo szofera? Został naszym wzięciem. Przepraszam. Co jest? Przysłali to z salonu samochodowego. Jak to? Właśnie kupiłeś drogi samochód. Pokaż. Możesz wyjść. Ile kosztuje zabójca? Zależy od rodzaju śmierci. Bezbolesna jest droższa. Chodzi o precyzję. A załatwi to dzisiaj? Kto tam? Babcia. Jesteś sama? Gotowy? Myślałem, że to Milagros, ale ona wchodzi bez pukania i rzuciłaby się na mnie. Liczę, że po wyprawie będzie inaczej. Ja również. Wyjdź tylnymi drzwiami, słusznie. Zaczekaj. Jasne. Korytarz pusty. Wszystko będzie dobrze. Kocham cię, babciu. Ja ciebie też. W drogę. Ja też chętnie bym uciekła. Szkoda, że nie mogę ci towarzyszyć. To prawda. Pójdę już do pracy, zanim pingwin po mnie przyjdzie. Trzymaj się. Przyślij mi pocztówkę. Z klasztoru. Nie załapałaś żartu? Udał ci się. Letnie ubranie? Wiem, żadnych pytań. Dziękuję. Będziesz tęsknić? Bardzo. Martwię się o ciebie. Dlaczego? Źle z tobą. Prawda. Ale będzie lepiej. Najmądrzejszy pomoże. Wybiję go sobie z głowy. Czas leczy rany. Będę potrzebowała 100 lat. Aż tak go kochasz? Masz mój bilet? Pewnie, tutaj. Poradziłeś sobie z moim człowiekiem? Nie było łatwo, ale już poszedł. Wszystko gra. Dobrze to wymyśliłeś. Mógłbyś być świetnym politykiem. Ale takich okazji się nie odpuszcza. Trudno, lepszy zarobek. 30% łupu to fortuna. Będzie emerytura. Uwielbiam szampana. To smak sukcesu.
Plan był znakomity. Dziękuję, że mnie w nim uwzględniłeś. Szkoda tylko, że muszę na zawsze zniknąć. Pewnego dnia też wyjadę. Ale nie wysyłaj mi pocztówek, bo będę cię musiał znaleźć. Spokojnie. Ripetti nie istnieje. Salud. Hola, abuela. Babciu? Ivo. Mili już pojechała? Bueno. Te llamo de España. Poleci do Hiszpanii. Sí, le voy a decir. Powiem jej, że ją kocham. Gracias, abuela. Dzięki. La voy a necesitar. Szczęście się przyda. Ile pieniędzy? W życiu tyle nie widziałem. Trudno w to uwierzyć. To chyba sen. Zawsze były tylko koszmary. Może w końcu będzie dobrze. Trochę mi brakuje... Nie. Jesteś wspaniały. Chodzi mi o pieniądze. Jesteś moim bratem. Podzielę się z tobą. Niczym się nie martw. Serio? To żaden problem. Naprawdę? Założymy nową firmę. Otworzymy żłobek? Jasne. Będzie sekretarka i wszystko inne. W żłobku? I to wegetarianka. Będzie miała piękne ciało, długie nogi i wielkie... No, te. Zderzaki. No właśnie. Czekam w pokoju. Zatrudnimy zabójcy? Uznałam, że jednak nie warto mieć takiego idioty na sumieniu. Warto, będzie taniej. Jeśli Wiktoria się o tym dowie, więcej się do nas nie odezwie. Trzymajmy się pierwotnego planu. Jak idzie? Romina się ma sprężyć. Co to za jedna? To fałszywa siostra. Racja. Aktorka. Na taką wygląda. Jutro będzie wielki dzień. Co planujesz? Dzieło sztuki. Zabiję cię. Posłuchaj. Daj mi spokój. Będzie łatwiej niż myśleliśmy. Wspaniale. To przypomina nasze kłótnie. Kochanie, pokłóćmy się. De nuevo aquí junto a mí con tu
Qué mano pesada. Ależ ona jest silna. ¿Qué? Co? ¿Qué mano pesada? Jak mogłeś ją okłamać? ¿Cómo se te ocurre, negarle todo a la mujer? Gdybym powiedział prawdę, byłbym teraz w szpitalu. Słyszała, jak mówiłeś o zatrudnieniu sekretarki. Co z tego? Nie rozumiesz? Co powiedziałem zeszłym razem? Niczego nie nauczyłeś się o kobietach? Niczego, opowiedz mi o nich. Lubią zgrywać ofiary. Nie zaprzeczaj ich słowom. Zawsze mów im prawdę. Wówczas ci wybaczą. Po dwóch tygodniach cichych dni znów jest dobrze. Takie są kobiety. Czy to wszystko jest dla ciebie jasne? Wielkie dzięki. Szkoda, że wcześniej mi tego nie powiedziałeś. Dlaczego? Nie miałbym podbitego lima. Jestem Milagros Esposito. Bienvenida. Witaj. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me queda en la mitad. Por eso vuelo a otro sentido.